Trzeba nam trenować, trzeba trenować, żeby być coraz lepszym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, żeby zostać zauważonym przez największe kluby tego świata. Ja przypominam, że jesteśmy we Fiorentinie, która spisuje się no nie najlepiej. Trzeba powiedzieć, że nie najlepiej. Ja staram się robić wszystko, żebyśmy zdobywali bramki. Niemniej jednak sam meczów wygrywać nie będę. A dzisiaj nasze pierwsze spotkanie będzie kontra Inter. No i tak, to jest pierwszy chyba klub taki naprawdę, naprawdę dobry, któremu muszę stawić czoła. Zostałem oczywiście wybrany do startowej jedenastki i zobaczymy, jak wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że będziecie oglądali to z przyjemnością, bo naprawdę działo się całkiem sporo. W trzeciej minucie potężny błąd obrońcy i Jovetic, no, podałem do niego, dryblował, udało mu się strzelić bramkę. W czwartej minucie nasza zasługa, ja sobie zapisuję asystę na konto. Jest naprawdę ładny początek tego spotkania, który daje duże, duże szanse oraz nadzieję, wydaje mi się, na kolejne minuty. Mamy 30 minutę spotkania i niestety 31. Palacio strzela na 1-1. Głupia sytuacja, bo bramkarz mógł się o wiele lepiej zachować w tej sytuacji. Mało miejsca miał tam Palacio, a strzelił mu praktycznie zaraz przy samym słupku. 32 minuta, czyli chwila potem. Miałem okazję strzelić z główki, ale nie udało się. Jakoś nie mam szczęścia do tych główek. Bardzo rzadko strzela się z główki, jeżeli się gra w wirtualnej gwieździe. 45 minuta i atak ze strony Interu. Prosta piłka do Ibarbo. Ten do Palacio, główka, ale jeszcze gorzej niż chyba ja. Mamy teraz 48 minutę. Genialne podanie w moją stronę. Uderzenie z mojej strony, słupek. Słupek ratuje Inter od stracenia drugiej bramki. A mogliśmy mieć prowadzenie, mogliśmy wygrywać. No i tak zawalona sytuacja. Tutaj Inter atakował. Na szczęście nie skończyło się to żadną bramką. 69 minuta i Barbo atakuje, ale bramkarz nas genialnie broni. Nasz bramkarz genialnie broni. 79 minuta. Ponownie wcześniej wspomniany zawodnik. I tutaj, moi drodzy, tyle zamieszania, że Cassano w 80 minucie. Zawodnik z numerem 99 strzela na 1. 1 dla Fiorentiny, przypominam, i 2 dla Interu w tym momencie. Oj, dość późno strzelona bramka zawsze jest podłamaniem pewnych skrzydeł dla drużyny. Dlatego też w 87 minucie straciliśmy kolejną bramkę. Rodrigo strzelił na 3-1. I marzenia o tym, żeby pokonać Inter, no niestety poszły gdzieś hen daleko. Gdybym strzelił tą bramkę wtedy zamiast słupka, to by mecz wyglądał zupełnie inaczej. Tak, niestety przegrywamy, a moja ocena wcale nie wyglądała za wesoło. Przechodzimy od razu do meczu z Milanem. Dwa wielkie kluby pod rząd. No to czemu nie? Jedziemy, już druga minuta i Robinho przy piłce. Robinho, dribbling w polu karnym Fiorentiny. Emanuelson strzela nam bramkę w trzeciej minucie. Co się działo z nami, to ja nie mam pojęcia. Obrona grała fatalnie. Atak, no trzeba przyznać, że nie funkcjonował, nie było skuteczności. Chociaż próbowaliśmy, strzelaliśmy z daleka oraz inne sztuczki, ale nic z tego. Tutaj genialna okazja i poprzeczka jednego z zawodników Fiorentiny. Nie wiem, jak on to zrobił, ale byłem załamany, bo mogło być 1-1 i remis, a tak jest nadal fatalna pozycja, bo przegrywamy. Tutaj Milan atakuje, chciał podwyższyć, ale na szczęście mu się nie udało. 26 minuta, mój zwód w polu karnym, a bramkarz Abiati obronił tą piłkę w bardzo ładny sposób. Mamy 35 minutę i, moi drodzy, uderzenie, zdenerwowałem się bardzo. 35 minuta, strzelam bramkę na 1-1. Jacob, yeah. No okej, mamy 1-1, czas zbierać się na kolejną bramkę, bo tak nie możemy tego zostawić. Musimy wygrać z Milanem, udowodnić, że jesteśmy w czołówce Serie A. Fiorentina. Tak. No to mamy kolejną akcję w 49 minucie. Podkręcona piłka i nie wierzę. Wcześniej słupek z Interem, teraz poprzeczka z Milanem. Co jeszcze nas czeka, żebyśmy nie zdobyli bramki? 79 minuta. Przy piłce Milan, ale prosto w naszego bramkarza.
I teraz akcja, która mogła wiele zmienić. Na szczęście Robinho nie trafił w tej sytuacji. Miał praktycznie otwartą bramkę, bo przed bramkarza. I jak wiecie, niewykorzystane sytuacje mszczą się. I w 90 minucie dostałem piłkę podaną na Sweaty Goal. I mamy w 90 minucie Jacob na 2-1. Moja druga bramka w tym spotkaniu. Jest dobrze, bo wygrywamy z Milanem w 90 minucie. Tym razem szczęście trochę nam sprzyjało i dało nam zwycięstwo w tym meczu. 2-1 po dwóch moich bramkach. Byłem bardzo zadowolony z wyniku, jak i z oceny, którą otrzymałem potem, bo była naprawdę bardzo, bardzo dobra. Ciężki mecz, ale bardzo, bardzo się opłacało. We Fiorentinie jest dużo zabytków, które warto odwiedzić. Nie wiem, czy wiecie, ale jest na przykład taki dzik, czy co to, świnia, nie wiem. Ale jak się ją pogłaska po nosie, on już w ogóle jest cały starty, to podobno ma się szczęście. Warto to odwiedzić. Byłem tam na spacerze, no, ale nie wiem, zobaczymy, czy szczęście będzie w następnych meczach, bo się tam przyda. Na to słynny most, bardzo złoty, bardzo drogi, z gry Assassin's Creed 3, o ile ktoś, przepraszam, 2, o ile ktoś grał. No a my przechodzimy do ostatniego meczu w tym odcinku z Torino, w którym gra obecnie Glik. No okej, to Torino przed nami, a jak nam poszło? Już w 9 minucie staraliśmy się przeprowadzić jakąś składną akcję i patrzcie na to uderzenie, szkoda, że to nie wpadło. 10 minuta i sytuacja, która po prostu załamała moje ręce. Kolejny słupek, no ja nie wiem, mam jakiegoś strasznego pecha. W pierwszym meczu słupek, w drugim poprzeczka, teraz znowu słupek i nie potrafimy trafić celnie do bramki. No masakra jedna wielka. 39 minuta i Torino miało swoją okazję, ale genialna interwencja naszego bramkarza. Mają rzut rożny, 40 minuta i wow, tak niewiele to brakowało, żeby Bianchi zmieścił to w siatce. 47 minuta, próbuję uderzenia, jak? Nie wiem, naprawdę moja prawa noga nie chce mi strzelać bramek. 61 minuta, mieli genialną okazję, moi koledzy z drużyny nie wykorzystali tego. Fiorentina jest strasznie nieskuteczna, możecie to na pewno teraz zauważyć, ja też... Muszę to przyznać, że sam nie strzelam za dużo. 90 minuta i tak kończy się oto to spotkanie. No niestety. Czas na relaks, czas na odpoczynek. O tak. No i w ten właśnie sposób kończymy naszą dzisiejszą relację, moją relację. A co się wydarzy w następnym odcinku? Zapraszam kolejnym razem.